Być albo nie być? To wielkie pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy, przez opór wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć i na tym koniec? Gdybyśmy wiedzieli, że raz zasnąwszy zakończym na zawsze boleści serca i owe tysiączne, właściwe naszej naturze wstrząśnienia, kres taki byłby celem na tej ziemi najpożądańszym. Umrzeć? Zasnąć? Zasnąć? Może śnić? W tym sęk cały. Jakie bowiem w tym śnie śmiertelnym marzenia przyjść mogą, kiedy zrzucimy z siebie więzy ciała, to zastanawia nas i to czyni tak długowieczną niedolę. Bo któż by ścierpiał pogardę i zniewagi świata, krzywdy ciemiężcy, obelgi dumnego, lekceważonej miłości męczarnie, odwłokę prawa, butę władz i owe upokorzenia, które nieustannie cichej zasługi stają się udziałem, gdyby od tego kawałkiem żelaza mógł się uwolnić? Któż by dźwigał ciężar nudnego życia i pocił się pod nim, gdyby obawa tego obcego nam kraju, skąd nikt nie wraca, nie wątpliła woli i nie kazała nam pędzić dni raczej w złem już wiadomym, niż uchodząc przed nim popadać w inne, którego nie znamy? Tak to rozwaga czyni nas tchórzami. Przedsiębiorczości chorza cera blednie pod wpływem wahań i zamiary pełne jędrności, zbite z wytkniętej kolei, tracą nazwisko czynu.